Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na kanale Niesłodze w kolejnym już odcinku z serii Fakty i Mity. Poprzednio mówiłem wam o faktach i mitach, które krążą wokół cukrzycy w takim najbardziej ogólnym rozumieniu. Jeżeli jeszcze nie widzieliście tego filmu, to koniecznie nadróbcie sobie, odnośnik do niego powinien teraz pojawić się w prawym górnym rogu. Natomiast dzisiaj zajmiemy się cukrzycą ciążową, lub jak kto woli, cukrzycą ciężarnych. Więc bez zbędnego przedłużania, zaczynamy! Cukrzyca ciążowa dotyczy tylko otyłych kobiet. Mit. Niestety wiele osób traktuje cukrzycę jakby była jedną chorobą, a nie grupą zaburzeń. To powoduje, że dla większości osób cukrzyca kojarzona jest z chorobą, która dotyczy osób starszych, otyłych i odżywiających się niezbyt dobrze. Mówiłem o tym w poprzednim odcinku z cyklu Fakty i Mity. Typów cukrzycy jest jednak kilka. Mamy m.in. cukrzycę ciążową, która absolutnie nie dotyczy tylko otyłych kobiet. Czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia tego zaburzenia to m.in. wiek kobiety powyżej 35 lat, nadciśnienie tętnicze przed ciążą, urodzenie więcej niż dwójki dzieci, urodzenie dziecka o masie przekraczającej 4 kg, występowanie w rodzinie cukrzycy typu drugiego, zespół policystycznych jajników, cukrzyca ciążowa w poprzednich ciążach. Kilka lat temu pewna sportsmenka, która żyje bardzo zdrowo i mega, mega aktywnie, informowała w swoich mediach społecznościowych, że choruje na cukrzycę ciążową. Więc jeżeli myślicie, że tylko otyłość ma znaczenie, no to nie. Sprawa jest dużo bardziej skomplikowana. Dziecko będzie miało cukrzycę. Mit. Wiele kobiet, słysząc, że lekarz diagnozuje u nich cukrzycę ciężarnych, obawia się, że w przyszłości ich dziecko będzie chorowało na cukrzycę. Jednak nie jest to prawda. Powikłania cukrzycy ciążowej spadające na dziecko są nieco inne. Tutaj muszę koniecznie zaznaczyć, że powikłania cukrzycy nie dotyczą wszystkich osób. Do powikłań cukrzycy dochodzi wówczas, kiedy podczas ciąży glikemia jest źle wyrównana. Więc jeżeli dbacie o siebie i swoje cukry, to prawdopodobnie nie musicie obawiać się powikłań. Zatem, jakie są możliwe powikłania? Przede wszystkim tak zwana makrosomia płodu, czyli zbyt duża masa urodzeniowa w stosunku do wieku ciążowego, która z kolei może prowadzić do powikłań okołoporodowych zarówno u matki, jak i u dziecka. Ponadto, źle wyrównane poziomy cukru będą powodowały, że matka będzie przekazywała dziecku zbyt duże ilości glukozy, w odpowiedzi na co trzustka tego dziecka będzie produkowała zbyt dużo insuliny, która po porodzie może spowodować, że dziecko będzie miało niebezpieczne spadki poziomu cukru. Wystarczy przestać jeść cukry i przejdzie. Mit. To jest oczywiście absolutna bzdura, którą podobno wiele kobiet z cukrzycą ciążową wciąż słyszy od wszystkich dookoła siebie. W żadnym typie cukrzycy nie jest tak, że całkowite odstawienie węglowodanów spowoduje, że nagle cudownie wyzdrowiejemy. Węglowodany są jednymi z makroskładników, które musimy do naszego organizmu dostarczyć, żeby mógł on normalnie funkcjonować. Ponadto węglowodany stanowią podstawowe źródło energii, więc jeżeli całkowicie wyeliminujemy je z naszej diety, to zarówno nam, jak i dziecku może stać się krzywda. Ja zawsze powtarzam, że gdyby cukrzyca, akurat w moim przypadku typu pierwszego, polegała tylko na tym, że nie wolno nam jeść cukru, to wcale nie byłaby to jakaś ciężka choroba. Cukrzyca ciążowa znika po porodzie. Mit. Co prawda, u większości kobiet mniej więcej 6 tygodni po porodzie poziomy cukru wracają do normy. Jednak nie u wszystkich. Czasami po narodzinach dziecka cukrzyca ciążowa może przerodzić się w cukrzycę typu pierwszego. U innych po kilku latach może rozwinąć się cukrzyca typu drugiego, ponieważ kobiety, które przeszły cukrzycę ciążową, mają aż o 60% większe prawdopodobieństwo, że zachorują na ten typ cukrzycy. A w zasadzie, jeżeli ktoś bardzo mocno trzyma się tego nazewnictwa, no to faktycznie po narodzinach dziecka zawsze kończy się cukrzyca ciążowa. No bo jak nie ma ciąży, no to nie możemy mówić o cukrzycy ciążowej. A znaną osobą, która po przebyciu cukrzycy ciążowej zachorowała na cukrzycę typu pierwszego, jest artystka, piosenkarka Marta Wiśniewska, znana bardziej jako Mandaryna. Cukrzycę ciążową leczy się tylko insuliną. Mit. Wyrównywanie glikemii w przypadku cukrzycy ciężarnych zaczyna się od wprowadzania zmian w diecie. Dopiero kiedy przestrzeganie zaleceń dietetycznych nie przynosi odpowiednich rezultatów, zaleca się wprowadzenie leczenia za pomocą insuliny. To jest trochę tak jak w przypadku cukrzycy typu drugiego, w której zaczynamy od zmian w diecie,
Potem, jeżeli sama dieta nie wystarcza, to wprowadzamy leczenie lekami doustnymi, a jeżeli one nie dają rady, no to wprowadzane jest leczenie za pomocą insuliny. W przypadku cukrzycy ciążowej mamy do dyspozycji tylko dietę oraz insulinę. I nie jest oczywiście powiedziane, że jeżeli macie cukrzycę ciężarnych, to na 100% będziecie leczone za pomocą insuliny. Nie musi tak być. Może skończyć się tylko na samej diecie. A teraz ciekawostka. Jedną ze znanych osób, która przeszła cukrzycę ciążową, jest aktorka Salma Hayek. Jej cukrzyca minęła wraz z narodzinami dziecka. Urodziła zdrową córkę. I tego też życzę wszystkim kobietom z cukrzycą ciążową, które trafiły na mój kanał. W sensie zdrowego dziecka, nie że musi być córka. Może być też syn. Ważne, żeby było zdrowe. Zachęcam Was również do dyskusji w komentarzach pod tym filmem. Napiszcie, jakie Wy znacie mity, które krążą wokół cukrzycy ciążowej. Liczę również na krzepiące komentarze i historie mam, które przeszły cukrzycę ciążową i podzielą się swoimi historiami, przemyśleniami i poradami z innymi mamami właśnie w komentarzach pod tym filmem, więc do dzieła. Tymczasem będę żegnał się z Wami. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Tutaj powinny pojawić się za chwilkę filmy, które chciałbym, żebyście sobie nadrobili, jeżeli jeszcze ich nie widzieliście. Widzimy się oczywiście w następnych materiałach na kanale Niesłodzę. Trzymajcie się ciepło, dobrych cukrów, cześć!